Troszkę niemrawe te oklaski na początek. Ja mam nadzieję, że Państwo tam przed telewizorami, przed ekranami laptopów, przed telefonami troszeczkę głośniej to brawo bijecie niż tutaj miejscowi kibice. No może ta różnica, że... Pierwszy gwizdek i zaczynamy. Przy piłce Garbarnia. Proszę Państwa, rozpoczęło się spotkanie 18. kolejki drugiej ligi pomiędzy Garbarnią a Radomiakiem. Od razu wysoki pressing Radomiaka, kilku zawodników na połowie przeciwnika. Jak jeden ząb? Proszę mi to wyjaśnić. Boże, jak jeden... Patrz. No i o to chodzi, presuje się bramkarza i on zawsze może popełnić błąd. A tu zacząłem mówić, chodzi mi o to, Krzysztof Kalemba, lewonożny zawodnik na Huberta Gostomskiego. No on właśnie uderzył, ktoś tę piłkę jeszcze trącił, nie ma spalonego. No i Garbarnia obejmuje prowadzenie w 8 minucie. Gospodarze otwierają wynik tego spotkania. To była bardzo dobrze bita piłka, na 10 metr w światło bramki wystarczyło tę piłkę musnąć, no i to zrobili gospodarze. No na razie ładnie sobie poczyna tutaj z piłką drużyna gospodarzy, no ten tak zwany krakowski futbol tutaj ma zastosowanie. Oj, traci Brągiel, niebezpiecznie robi się pod naszym polem karnym piłka. Na dalszy słupek strzelał Szymon Kiebzak. Jeszcze walczy Wolak, jeszcze tutaj jest Serafin powstrzymany z dużą łatwością przez Macieja Świdzikowskiego. Rollins do Wolaka, przydałoby się rozciągnąć grę. Jest tutaj na prawym skrzydle Kamil Cupriak, on w akcji indywidualnej może poszuka dryblingu, poszukał podania. Ach, gdyby dotarła ta piłka do Leandro, no to mielibyśmy groźną sytuację. No ale poradziła sobie defensywa gospodarzy, na razie bardzo czujna, na razie niemal bezbłędna. Ponownie Kiebzak, aktywny w pierwszych minutach spotkania ten zawodnik. Uderzenie, lewa noga z dystansu. Patryk Serafin ponad bramką. Będzie bezpośrednia próba uderzenia Leandro. Ach, gdyby trącił tę piłkę Maciej Świdzikowski. Jeszcze powstrzymany Leo. No Wojciech Szyński tutaj zabawił się troszeczkę z naszymi piłkarzami, po czym wydawało się, że faulował Adama Wolaka. Ten leży, zwija się z bólu, ale gramy. Jest Cupriak. Sytuacja w polu karnym Garbarni. No ten strzał Kamila za słaby i niecelny. Ale dobrze ustawiony Grudniewski. Jest Rollins, jest Bęba. Ponownie Rollins. 4-3 atakuje Radomiak. Jest na prawym skrzydle Leandro, do niego piłka. Leandro kontra Borowiczanin. Okazja do ataku 1-1. Leandro wychodzi do strzału. Leo! Na spalonym Jakub Rollins. Jednocześnie ataku gdzieś w okolicach 16 metra. Dośrodkowanie, no i okazja dla Martina Klabnika, ależ tutaj niewiele zabrakło, bo wypuścił piłkę Cabaj, ale złapał ją. Bęba, no gdyby tylko musnął tę piłkę, to od razu dotarłaby ona do Leandro. Znów gdyby, znów zabrakło niewiele, ale jest Leandro, jest Jabłoński. Piłka w pole karne, dośrodkowanie do Bęby, ach, znakomity pomysł na tę akcję mieli Radomianie, ale zabrakło znowu niewiele. Jeszcze raz Martin poszuka zagrania ofensywnego. Piękne to podanie do Rollinsa, sam na sam Rollins. Szkoda, że tam nie podał Kuba do Leandro, bo tam był ustawiony na pustą bramkę. Nasz Brazylijczyk wybrał strzał, czeski zawodnik. Spokojnie go tu wiesz, jak coś tego przesunę szybciutko, nie? Leandro. No to będziesz sam komentował, jak mnie wyrzucą. W końcu będzie to jakoś miało. Brawo, Leo! No, trudny ten strzał Leandro, troszkę wytraciła piłka moc po tym rykoszecie nowego czasu gry pierwszej połowy. No ale przed nami ten rzut wolny, popatrzmy. Ponownie bardzo groźnie uderzał Kalemba, no ale teraz dobrze. Brawo, Leo! Wolak do Brągiela, jest tu dwóch przeciwników obok niego, ale udało się dośrodkować, ależ niewiele zabrakło Kamilowi Cupriakowi, niesamowite. No i czy to jest rzut karny, rzut wolny? Nie, to jest rzut rożny zdaniem sędziów. Protestuje cała nasza ławka, protestuje
drużyna Radomiaka, natomiast no, patrzymy tutaj, no niewzruszony kompletnie sędzia Kochanek. Zobaczymy na powtórkach w pomeczowym skrócie. No, zabrakło tego strzału. Jeszcze Klabnik! No wszystko zrobił idealnie, wycisnął z tego to, co... Cupriak w ślizgiem powalczył o tę piłkę ponownie. W ślizg Rolinca jest Wolak. No, okazja do tego, by zamknąć akcję strzałem! Broni Marcin Cabaj w nieprawdopodobny sposób. Chyba interwencja meczu doświadczonego golkipera. Piękna akcja Radomiaka, na bardzo dużej ofiarności, na dwóch ślizgach tak naprawdę oparła się ta akcja i było blisko, by... A tutaj Bęba znakomicie uruchomił Cupriaka, ten gra na długi słupek, wybija mistrzyk, jeszcze Leandro. No, zagranie ręką i to jest rzut karny dla Radomiaka, nie ma żadnych wątpliwości, błąd w defensywie popełnia Garbarnia, a Zieloni przed szansą na wyrównanie. Naciskał Radomiak, no i teraz to już jest sytuacja, której popatrzył mu w oczy Leandro. Mocno Leo i gol! Brawo Brazylijczyk, brawo Radomiak, brawo Zieloni. Walczymy dalej, jest 78 już chyba minuta. Może okolice 80, to nieważne, jest 1-1. No i walczy Radomiak o kolejne trafienie. O to, by nie tylko jeden punkt tutaj zainkasować dzisiaj, a może nawet komplet. Jeszcze zmiana w zespole Radomiaka, zszedł Kamil Cuprak, jest Stanisławski. Zmiana też w zespole Garbarni, zszedł z boiska numer 13. Faulował Jabłoński, długie nogi Klabnika pozwalają wybić tę piłkę, ale atakuje cały czas Garbarnia, strzał zablokowany, nie, po swoim chyba zawodniku, tak mi podpowiada mój znakomity ekspert. Dobry powrót Agu. Troszkę za krótkie to wybicie, przydałoby się poprawić nieco, pofrunął Gostomski, nie, dotknął piłki, ale strzał niecelny. Chyba nie spodziewał się, że tak wysoki zawodnik tak wysoko wyjdzie tutaj do tej sytuacji. Uwaga, bo groźnie już ostatkiem sił ratuje wślizgiem tę sytuację Klabnik, ale też dobra interwencja Gostomskiego. Cztery minuty doliczone do regulaminowego czasu gry drugiej połowy, a tymczasem Rolinc, jest tam Leandro w środku pola karnego. Rolinc szuka strzału, nasz zawodnik, zablokowane to uderzenie Kuby. I kontra Garbarni, ale tutaj jest dobrze ustawiony Brągiel, z łatwością mija przeciwników. Nasz skrzydłowy troszeczkę pomógł mu Marek Masiuda. Jeszcze Brągiel szuka dośrodkowania, no jest tutaj Bęba, jest Filipowicz. Stróżka, Agu, musi wybić Gostomski. No i kończy ten mecz arbiter. Radomiak dzisiaj walczył zaciekle, walczył do ostatnich minut i to pozwoliło tylko, by zainkasować remis. No ale to jest remis, który musimy uszanować. Wracamy do Radomia z jednym punktem. No i cóż, no dziękujemy już Państwu za uwagę i za oglądanie dzisiejszej naszej transmisji, a komentowali ją dla Państwa Karol Hodowany i Michał Szprędałowicz. Dziękujemy i zapraszamy na stadion, na trybuny, na ostatni mecz z Siarką.